Dzień dobry, Magdalena Rutuska-Korbel. Witam we wtorek, 17 kwietnia. Zapraszam Państwa na Teledziennik. W siedzibie Szkoły Podstawowej Fundacji Klewer na Starym Zdroju odbył się siódmy wiosenny turniej szachowy. Podczas turnieju można było zdobyć piątą i czwartą kategorię szachową. Od początku istnienia niepublicznej placówki na Starym Zdroju szachy odgrywały ważną rolę w edukacji. Pomagają w nauce matematyki, uczą logicznego myślenia i strategii, uczą koncentracji. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, którzy chcieli rywalizować ze sobą, 7 lat temu Szkoła Podstawowa Fundacji Klewer zorganizowała pierwszy wiosenny turniej szachowy. Początkowo startującymi w większości byli uczniowie szkoły, ale z czasem przybywało uczestników z innych placówek szkolnych. Po raz siódmy Szkoła Podstawowa Fundacji Klewer na Starym Zdroju zaprosiła wszystkich miłośników szachów z aglomeracji wałbrzyskiej. Przyjechali do nas zawodnicy z całego regionu. Cieszymy się rekordową liczbą uczestników w tym roku, ogromnym zainteresowaniem i mamy taką nadzieję, że właśnie Szkoła Podstawowa Fundacji ma swój mały udział w propagowaniu tej szlachetnej gry strategicznej, logicznej i wśród zawodników są uczniowie naszej szkoły, którzy grę w szachy mają w ramach lekcji matematyki, ale wiem, że jest tu sporo zawodników, którzy popołudniami w różnych klubach, na zajęciach pozalekcyjnych doskonalą właśnie swoje umiejętności. Trzymamy za wszystkich kciuki, tak jak powiedziałam zawodnikom, nie ma przegranych, zwycięstwo jest słodkie, ale porażka wzmacnia i mamy nadzieję, że jest to okazja do szlifowania swoich umiejętności, konfrontacji swoich poczynań, ale także jest to możliwość spotkania z innymi zawodnikami. Sędziuję po raz siódmy wiosenny turniej szachowy, organizowany tradycyjnie w gościnnych progach Szkoły Fundacji Klewer. Ten turniej jest rekordowy. Jeszcze 48 zawodników nigdy nie grało i powiem więcej, że część zawodników, widząc jak wiele jest zgłoszeń ponad możliwości organizacyjne sali, nawet część zawodników w ostatniej chwili zrezygnowała, także mogło być jeszcze więcej. Gra 48 osób, to jest praktycznie cała sala pełna dzieci. A chciałem jeszcze powiedzieć, że Wałbrzych dzisiaj jest taką szachową stolicą Polski, bo my organizujemy fajną imprezę dla dzieciaków, które grają głównie z Wałbrzycha, ale nie tylko. Odbywają się równocześnie drużynowe mistrzostwa Europy seniorów, gdzie grają ludzie trzeciego pokolenia. A dla tych pośrodku jest turniej błyskawiczny, organizowany w centrum miasta. Także trzy duże imprezy, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Także szachowa stolica Polski dzisiaj jest niewątpliwie w Wałbrzychu. Turniej prowadzony był w trzech kategoriach wiekowych: do 16 lat, do 13 lat oraz do lat 10. Ja się przygotowałem do tego turnieju przez miesiąc czasu i się przygotowywałem z moim dziadkiem, a czasem z moim tatą. Kilka błędów popełniłem, nawet nie wiem, czy to nawet jest bardziej moja wina, czy to jest wina przeciwnika, ale przeciwnik wydawał mi się troszeczkę za trudny. Błąd popełniłem duży, bo przy szachu zrobiłem roszadę. Zaczęło się od szachów, bo w pierwszej klasie mieliśmy zajęcia. I po prostu tak spodobały mi się szachy i zaczęłam chodzić. Przed pani Hani szachów, tak w sumie to kiedyś była moją sąsiadką. I mogłam sobie na niej przychodzić, kiedy chciałam i mogłam z nią grać różne partie. Turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund. O kolejności zajętych miejsc decydowała liczba zdobytych punktów. Listę zwycięzców można znaleźć na stronie www.szkołaklewer.pl. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc i najlepsza zawodniczka w poszczególnych kategoriach po każdym turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy. Organizator przewidział także nagrody rzeczowe oraz puchary dla najlepszych zawodników w łącznej punktacji dwóch turniejów. W piątkowy wieczór w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju odbył się recital Jerzego Połomskiego. Po koncercie odbyła się kwesta na rzecz odbudowania zakładu przyrodoleczniczego w Szczawnie Zdroju.
W ponad stuletnim Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju w piątkowy wieczór odbył się recital legendy polskiej estrady Jerzego Połomskiego. Zgromadzoną w sali koncertowej publiczność przywitał prezes zarządu uzdrowiska Szczawno-Jedlina Paweł Skrzymanek, pomysłodawca i organizator tego wydarzenia. Na chwilę wystąpi przed nami legenda polskiej piosenki, legenda artysty, który przez tyle dekad towarzyszy już kolejnym pokoleniom Polaków, rozśpiewując, dając im nadzieję, dając im radość przez fakt kapitalnej, pięknej interpretacji muzycznej. Kiedy więc, jak Państwo wiedzą, kilka tygodni temu uzdrowisko spotkał dramat i pożar, zastanawialiśmy się, w jaki sposób dodać sobie energii, animuszy w tym, co nas będzie w najbliższych miesiącach czekać, to przede wszystkim wiedzieliśmy o tym, że przy całym ogromie zadań, które za chwilę będziemy realizować, nie możemy opuścić kuracjuszy, mieszkańców i nie możemy zaniedbać tego, po co często przyjeżdżają do uzdrowiska, czyli tego całego świata kultury. I zastanawiając się, kogo moglibyśmy zaprosić, śledząc różne doniesienia prasowe, zauważyłem taką oto adnotację, że Anna Dymna, kiedy chciała w jakiś sposób uhonorować i zaprosić dla swojego dzieła, wspaniałego dzieła akcji charytatywnej, to zwróciła się do pana Jerzego Połomskiego i on nie odmówił jej i stał się bohaterem, stał się człowiekiem, który wspomagał ją w jej dziele. Więc my zwróciliśmy się do pana Jerzego po to, żeby wsparł nas w jakiś sposób artystycznie, ale też wiedząc o tym, że tak licznie państwo przybędą na ten koncert, chcieliśmy, żeby ta państwa energia, ta państwa obecność dodała nam sił w odbudowie Zakładu Przyrodoleczniczego, który jest elementem kluczowym dla funkcjonowania uzdrowiska i chcemy go jak najszybciej odbudować. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za przybycie. Dziękuję panu Jerzemu Połomskiemu, że zgodził się nam dać ten koncert. Jeżeli zechcecie Państwo nas wesprzeć po koncercie jakimiś datkami, jak to się mówi, mamy zgodę ministra spraw wewnętrznych i administracji na kwestię, więc zachęcam Państwa również do takiego materialnego wyrazu łączności z nami. Zapraszam Państwa na koncert, na pewno na wspaniałe, wzruszające chwile, minuty tego obcowania wspaniałą polską piosenką. Dziękuję bardzo. Miło mi bardzo powitać Państwa. Ale muszę sobie tylko życzyć, żeby sprostać zadaniu, żeby Państwo nie wychodzili zawiedzeni z tego spotkania. Bardzo się cieszę, że odwiedziłem to miasto, bo bardzo mi się podoba tutaj. A nigdy nie byłem tutaj, chyba może, jeżeli nawet już nie pamiętam, musiało być to bardzo dawno, bo swoje lata już mam. Proszę Państwa, życzę w miarę możliwości miłej zabawy. Nie będę śpiewał nowości i chyba Państwo nie czekają na to. Przypomnimy sobie wspólnie naszą młodość. Cieszę się bardzo, że moje pokolenie zalega tutaj salę. Bardzo proszę o pierwszą piosenkę. Starowa
został sam. Jerzy Połomski swoją karierę sceniczną rozpoczął w drugiej połowie lat 50. XX wieku. Na scenie występuje ponad 60 lat i nieprzerwanie każdy jego występ gromadzi na sali rzesze wiernych wielbicieli talentu wokalnego, jaki posiada pan Jerzy Połomski. Koncert w Szczawnie Zdroju również odbył się przy pełnej sali. Nie zabrakło także owacji na stojąco. Jestem zachwycony, wie pan, miejscowością. Uważam, że jest śliczna architektura, że ślicznie się tutaj chyba żyje, bo jest po prostu znakomita sceneria. Była to pierwsza wizyta Jerzego Połomskiego w Szczawnie Zdroju. Jak mieliśmy okazję usłyszeć, pan Jerzy był zachwycony uzdrowiskiem. Publiczność natomiast była zachwycona takimi szlagierami jak Ta ostatnia niedziela, Bo z dziewczynami czy Cała sala śpiewa z nami. Mam taką sytuację, proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo, że macie taki kredyt na mnie. Tutaj trzeba zadbać, proszę Państwa, o osobę, która mnie nagłaśnia i trzeba robić próbę, bo jest tutaj jedno wielkie nieporozumienie, proszę Państwa. Czegoś takiego jeszcze nie miałem w życiu, proszę Państwa. Może to i dobrze, że to się zdarzyło, bo będę teraz podwójnie czujny. I w pewnym sensie wzruszającego, że Państwo darzą mnie sympatią. Proszę Państwa, życie byłoby nieciekawe, gdyby nie sprawiało niespodzianek. Dzisiaj przeżyłem zawodową największą niespodziankę, jaka mogła mnie spotkać, proszę Państwa. No więc przepraszam, że tak się to wszystko odbyło. Już tuż, tuż przed nami, bo 5 maja, kolejna edycja najsłodszego święta. Mam tą śmiałość powiedzieć, że na pewno w regionie, w Dolnym Śląsku, czyli Święto Czekolady w Świebodzicach. A w tym dniu no mnóstwo atrakcji, szczególnie dla naszych najmłodszych, no dla naszych milusińskich, gdzie w strefie zabaw będą również atrakcje naukowe, ale właśnie również kulinarne, bo MasterChef z drugiej edycji Julka będzie gotowała z nami wspólnie. No, fantastyczne, najlepsze potrawy, to również chemiczne jakieś laboratoria, to również oczywiście dmuchawce, latawce, to oczywiście animacje zabaw, no mnóstwo atrakcji. Szanowni Państwo, również w tym dniu odbędzie się inauguracja świebodzickiej krówki. Tak, produkt, nowy produkt naszej firmy Śnieżki, oczywiście głównego, niech tak powiem, głównego kreatora Święta Czekolady, również będziemy przedstawiać krówkę świebodzicką. No, nie wymieni się jednym tchem wszystkich tych atrakcji. Zapraszam bardzo serdecznie 5 maja, Święto Czekolady.
no, słodkość nas ze wszystkich stron obejmie. Była to rekordowa edycja biegu zdobywcy Góry Parkowej. Na starcie stanęło blisko 500 zawodników. Najszybciej trasę o długości 10 km pokonał Łukasz Kondratowicz z Kamiennej Góry. Wśród pań zwyciężyła Anna Wyszowska z Wałbrzycha. Bieg zdobywcy Góry Parkowej ma już swoją renomę wśród osób biegających. Niewątpliwym magnesem, który przyciąga biegaczy, jest ciekawa trasa licząca 10 km. Jej część przebiega przez podziemia projektu Arado, a część przez wzgórze parkowe, które też stanowi atrakcję turystyczną. W tym roku organizatorzy biegu postanowili zrezygnować z wpisowego, dlatego można mówić o rekordowej frekwencji. Będzie to rekordowa edycja biegu zdobywca Góry Parkowej. Biegamy po raz siódmy. Po raz pierwszy impreza organizowana jest przez miasto Kamienna Góra. Wcześniej organizowało to Stowarzyszenie Razem. Dzisiaj stowarzyszenie jest współorganizatorem. Głównym organizatorem jest miasto Kamienna Góra. Otrzymaliśmy dotacje, dofinansowanie z Unii Europejskiej na organizację tej imprezy. Stąd po raz pierwszy też zawodnicy startujący w biegu zwolnieni są z opłat startowych. Obok biegu mamy czwarte mistrzostwa Kamiennej Góry w Nordic Walking i oczywiście tradycyjnie mały bieg zdobywca Góry Parkowej dla przedszkolaków. Dzisiaj mamy gości zarówno z Czech, jak i z Francji. Zaprosiliśmy przedstawicieli naszych miast partnerskich. Są zawodnicy z całego Dolnego Śląska, ale nie tylko. Są nazwiska zarejestrowane z całej Polski. Także około 500 zawodników bierze udział w biegu i około 100 zawodników bierze udział w Nordic Walking. 600 osób na takiej imprezie w Kamiennej Górze to jest naprawdę bardzo dużo. Bardzo się cieszymy z tej frekwencji. Dodatkowo pogoda dopisała, więc jesteśmy zadowoleni. Co prawda wczoraj przeżyliśmy małe dramatyczne chwile tutaj, bo rozstawiliśmy 7 nowych namiotów. Miało być całe miasteczko sportowe zorganizowane tutaj. Około godziny 19 przyszła wichura, w 5 minut pozamiatała wszystko, zniszczyła nam wszystkie namioty. No ale jakoś się podnieśliśmy, zorganizowaliśmy biuro zawodów w szkole nieopodal. Wszystko udało się tak zorganizować, żeby zawodnicy mogli wystartować, a impreza mogła się odbyć. I cieszymy się z tego, bo wszystko jest w porządku. Start i meta usytuowana została na terenie miejskiego stadionu. Oprócz rekordowej liczby zawodników jest też rekordowa liczba kibiców. Nie wiem, czy to kwestia pogody, czy kwestia atmosfery, o której się cały czas mówi, o tej atmosferze, która tak naprawdę dominuje na biegu. Cieszy nas to, że impreza cieszy się dużym zainteresowaniem, bo jest ona organizowana dla ludzi, dla mieszkańców Kamiennej Góry, dla gości odwiedzających nasze miasto i cieszymy się, że oni tak licznie nas odwiedzają. Biegu na 10 km najszybciej trasę pokonał kamiennogórzanin Łukasz Kondratowicz. Wśród pań najlepsza była wałbrzyszanka Anna Wyszowska. W rywalizacji Nordic Walking wygrał Artur Kryś z Wałbrzycha, wśród pań Anna Zaczyńska z Lubina. Przed biegiem głównym na stadionie rywalizowali ze sobą najmłodsi biegacze. To wszystko w części informacyjnej naszego programu. Tuż po nim zapraszam Państwa na spotkanie z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Moim pierwszym gościem będzie dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu Marzena Radochońska. Następnie w studio gościć będziemy posła Ireneusza Zyskę. Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmów i do oglądania Teledziennika jutro o 17:15. Do zobaczenia.